Siemka, witam w kolejnym odcinku Bloonsów, tym razem PvP. Były komentarze, żeby zagrać sobie w tą wersję gry, więc czemu nie? Grałem trochę na telefonie, ale pobrałem tutaj, żeby nagrać i nagrywałem już chyba 4 walki mieliśmy, tylko że nie tak było z dźwiękiem. Nagrywam od nowa, żeby no nie było za głośno, ale to może lepiej, bo pierwsze walki to wyglądały tak, że puszczałem wrogowi kilka balonów i no nie dał rady się wybronić. A teraz może będą trochę trudniejsi przeciwnicy, zobaczymy. Dobra, balony idą tutaj i chyba tutaj. No to zróbmy sobie tak. Nie wiem, jaka jest najlepsza strategia na to, dlatego zwykle stawiam sobie Herosa i od razu spamię balonami, żeby profit sobie zwiększać. No bo to daje nam plus 1 co każdy cykl naładowanie tej monetki. A te najlepiej się na początku opłaca, bo dają 1 wzrostu, te tylko 0,8. Wiadomo, są trochę tańsze, ale na początku raczej to nas nie obchodzi, tylko żeby jak najwięcej kasy zdobywać w jak najkrótszym czasie. Zmieniłem sobie startowe małpki, bo tutaj zaczynaliśmy z kanonem. Zmieniłem to na bumerang. Bo tu możemy i tak dać ten ognisty, że będzie niszczył owiane balony. Na moaby, nie wiem, jeszcze nie doszedłem do moabów, bo zwykle szybciej wygrywamy. Może tutaj się to zmieni, zobaczymy. Dobra, zapominam te balony dawać. Ale pójdźmy też trochę w obronę, czemu nie? Dajmy może tak, bo tu też mogą wychodzić z tego, co kojarzę. Jakieś tam podstawowe ulepszenia, żeby nic nam tu nie przeszło. O, First Bloodzik. Nie, on dziwnie w ogóle się buduje na starcie. Po co mu ten kanon? Tak naprawdę to dajemy speeda i chyba z nim kończymy od razu. Zacznijmy następną walkę, bo tutaj nie ma sensu, jak on same kanony stawia. A, i słaby zasięg, no ale zasięg tutaj to chyba nic nie zmienia. Czasem grę tylko przylaguje i tyle. Co on zrobił? A, mocy używa. O, to jest w ogóle pierwszy gracz, który używa mocy jak gram. Nawet nie upgrade'uję. Speeda jeszcze zaraz dam i kończymy chyba z nim. O, przechodzi nam coś. No dawajcie. Chciałbym z nim skończyć, jak tyle HP mu zostało tylko. Ale frajer. Poszedłem full attack, a nam przechodzą powoli. Czemu on same kanonki stawia? Jeszcze żeby w te dolne drzewko szedł, dolne upgrade'y, to bym rozumiał, no bo miałby taki obszarowy atak, a tutaj poszedł chyba w moaby. Okej. No to pierwszy gracz pokonany, zacznijmy drugiego. Jeszcze, o, 5 gierek. No to wcześniej jak nagrywałem 4 gry wygrałem i to dosyć szybko poszło. Ale chyba ta walka była najszybsza z tych 5. To zaczynamy od razu następną. Nie będę się bawił w odblokowywanie małpek. Możecie napisać w sumie, które najlepiej tak na początku mieć. Ja chyba tym ustawieniem będę na tym odcinku grał i tyle. Jak gra wam się spodoba, w sumie komentarze były, chcieliście, to nagrałem. Ale jak chcecie więcej, to piszcie i będzie chyba na zmianę z tymi małpkami. Jeden odcinek z tego, jeden ze zwykłych małpek i powinno być ok. Dobra, dajmy tutaj. Oj, od razu upgrade. No nie mówcie, że on będzie awczył. Dobra, jest. A, dajmy tu. No, tak myślałem, że będzie stawiał. Tu level fajnie, jakbyśmy wbili. O, kolce. Ale to useless. To jest chyba drogie, a na początku to nic nie daje. Zaraz mu poprzechodzimy tutaj wszystkimi balonami. Dam tutaj właśnie dla odmiany zielone, bo one są szybsze. A jak widzę, że on takie coś postawił, no to możemy mu trochę HP zbić na początku. I mamy First Blooda. Za to jakiś tam bonusik jest na końcu. Okej, zielone teraz. Znaczy żółte i znowu speeda dajmy. Bo na początku chyba mu sporo HP zabierzemy. A fajnie jakbyśmy wygrali, to trzecią walkę zaczniemy.
Idziemy na rekordzik. Mnie nawet nie atakuje, on chyba w upgrade idzie fulla. Nie, wydaje mi się, że... Znowu on ma lagi? Nie wiem. Słaby dobór małpek zrobił. Może pod late'a to jest dobre, nie wiem. Okej, okay, speed. I chyba to mamy. Zejdzie? Udało się, druga walka. Kurde. Za szybko idzie. Nie, te walki teraz są nudniejsze niż te wcześniejsze. A myślałem, że coś się poprawi z pucharkami. A, dodatkowy pucharek, ale to chyba za winstreaka. Jesteśmy pierwsi tu w ogóle. Kiedy awans będzie? Nie wiem, chyba 30 musimy zdobyć. Okej, ta mapka jest... Aha, skipnął. No to my też skipniemy. To jest chyba jego klan? Nie, jak ma klan, to może będzie dobry. No i dobra, starcik taki sam. Dajmy może tutaj, a wrogu da się to. Zaczyna od snajpera. Od razu go zupgrade'ował. Dobra, kupmy sobie może tutaj bumeranga. Okej, ten przeciwnik może jakiś opór stawiać. No tutaj ładnie tego snajpera ulepszył. Pewnie będzie go maksował. I może być ciężko przez to, ale zobaczymy. Gospodarkę to idzie tak równo ze mną chyba, bo cały czas tam coś puszcza. No tutaj też może rozbijać ołowiane. Trzeba na moaby zaczekać chyba. O, tutaj już sobie słabiej radzi. Dajmy speeda balonom. Dobra, może coś przejdzie? Tu się przeliczył trochę. No, armia ołowianych przeszła i moment. To jest właśnie to, że jak taki moment się trafi, że sporo przejdzie, to już po grze. To 150 HP to tak naprawdę nic. Mamy. Dobra, dajmy sobie. Albo dajmy to. Tego nie widziałem jeszcze, żeby ktoś miał. Zagrajmy sobie jeszcze raz, bo te dwie pierwsze walki były szybkie. Tutaj też jakoś długo nie wytrzymał. Do ołowianych ledwo. Nie no, tej mapy nie lubię. Czemu tego nie zmieniłem? Kurde, chciałem tutaj zmieścić, ale nie wyszło. Dajmy tutaj może. A on nam od razu daje te małpy.
Ej, to chwila, to ja chcę go tu jednak. A, dajmy go tutaj może? Okej, okay, spróbujmy tak na początku przeatakować. Nie, wystarczy bohatera mieć i wybroni się. To może w upgrade'y trochę. Dajmy te hot ringi na początku może. W takim razie tu możemy dać chyba to. Zamiast w górę iść, jak i tak będzie przebijał te ołowiane. A w innym miejscu się ten płomień postawi, chociaż i tak pewnie nie będziemy grać tyle, żeby go ulepszyć. Zobaczymy, jak sobie poradzi z białymi. A dajmy mu speeda. Zostanie nam tylko jeden, to zostawimy go na później. Okej, okay, coś przychodzi. Czemu on sobie nie użyje tego, nie wiem, speeda do ataku? Jak damy czarny, to wydaje mi się, że zaraz go rozwalimy. Albo poczekajmy na ołowiane i wtedy zrobimy taki szybki atak jak ostatnio. Albo spróbujmy go wykończyć tym. Też nie, te zwykłe to szybko rozwala. O, dobra, i to jest nasz moment. I chyba po nim. Nawet nie ma jak ich rozbić. No ale teraz nic nie zrobi. No i pyk. Kolejna wygrana. 8 z rzędu chyba? Nie, na początku tu jest bardzo łatwo. To w następnym odcinku, jak chcecie, żeby było trudniej, to mogę poza nagrywaniem trochę pograć. Wbić pucharków, może będą ciężsi przeciwnicy. A w tym odcinku dziękuję. Taki krótszy odcinek. O, dobra, dostaliśmy jakiś awansik. Coś tam się ulepszyło. Tylko nie przeczytałem co, ale dobra. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Trochę krótszy odcinek, ale to chyba nic. 4 walki były, to i tak może się obejrzy fajnie. Zapraszam do następnych odcinków. Cześć. Siemka, dogrywam w sumie, bo krótki odcinek doszedł. A zrobiłem sobie przerwę tam poza nagrywaniem. Grałem sobie i dużo pucharków wiem. To myślę, że teraz będzie ciekawiej. Nie wiem, jestem w tej drugiej lidze, mam drugie albo trzecie miejsce, tam losują się te miejsca i zmieniają trochę. Nie wiem, nie pamiętam co było w pierwszym odcinku, tak szczerze, ale mam dwóch herosów. No i kupiłem sobie tam jakieś małpki. Niedużo, bo drogie są. Tom, ninja i tyle, bo to już chyba miałem. Zagram takim ustawieniem, takie ustawienie mi pasuje i na razie działa, więc czemu nie? Ten minigun jakoś mi nie siada, może będzie później lepszy. Ale gram taką taktyką, żeby szybko skończyć przeciwnika, nie żeby jakoś przedłużać to głupio. Dobra, gdzie idą? Tu i tu. Dobra, dajmy w ten sposób. Wiem, że mogę teraz przytrzymać, nie muszę klikać cały czas. Dobra, dajmy sobie jakoś tak, na razie. No co jest? Dobra, też go trochę tam postresujmy. Bo widzę, że mi przeszło, ale jemu kurde, no nie mówcie, że wygram tutaj. Przed chwilą grałem, to wygrałem w drugiej rundzie, a tak naprawdę w pierwszej, bo jeszcze balony z drugiej rundy nie wyszły. Dajmy tak. Powinno być trochę lepiej. A on zdąży się naładować? Nie, no trudno. Chociaż... Dajmy tutaj to. Damy radę ulepszyć? Ten szukający shuriken jest dobry. No bo to jest taki rykoszet tańszy.
Tak samo tam kamarykoszet. Ogólnie cały czas staram się puszczać balony, na razie czerwone. Przerzucę się dopiero chyba na żółte i to będzie taki pierwszy atak z tych silniejszych. Bo zwykle robię tak, że żółtymi atakuję, typ traci HP, chyba że no dobrą obronę ma. I tymi fioletowymi, jak są już tam po dwie sztuki, powiedzmy, dobijam go. Największą rundę to miałem 30, no ale wtedy przegrałem. Dobra, i po następnej rundzie, w siódmej, będą te lepsze żółte balony. I już więcej nie kupuję, to powinno mi wystarczyć, w razie co użyjemy tego. No i kasę trochę oszczędzimy, to będę tylko te puszczał na razie, żeby tam ekonomię trochę zwiększać. Tylko nie wiem pod jakim przyciskiem to mamy, więc robię tak. Dobra, i... Nie wiem, może wygramy, bo już obiliśmy go wcześniej. I tak mi się wydaje, że po gierce. No i wygraliśmy. To tak tylko dograłem, bo wyszło 9 minut. Chcę, żeby powyżej 10 minut był filmik. Jeszcze tutaj pokażę statystyki, jakie udało mi się zrobić, grając tam poza nagrywaniem. Szkoda, że skipnąć się jakoś tego szybciej nie da. Winstreak mi znowu wrócił. Miałem 9 rekord. O! Co to? A, mogę promocję dostać, dobra. Idziemy wyżej, będzie trudniej po prostu. A tutaj? 27 do 23, 4 przegrane, 9 z rzędu, najwięcej mi się udało. Tu jakieś rzeczy odblokowałem, ale to... O, 50k balonów wysłałem na wroga. Z kasą to słabo jest, tak szczerze. Nie wiem, na jakiego herosa teraz zbierać. Tym Quincym mi się na razie dobrze gra. A to? A, to tu mamy coś darmowego, to nie wiedziałem. A, fyk. O, tu jakieś skinki można, fajne. To? Nie, tego chyba nie mamy. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!